Witam. Siemanko. Włączyłem testowy stream na Twitchu. Nie wiem, jak to wygląda. To jest taka próba. Zobaczymy. Tak więc siema, ziomki i ziomale. Witam u Xantara na kanale na Twitchu. Jestem z pieskiem. Tutaj to rzeczywiście działa dużo lepiej niż na tym głupim TikToku. Fajnie to wygląda. Jest, jak sobie chodzi. Zaraz sobie... Arusia, co tam? Co tam, Arusia? Nie interesuje się mną. Nie interesuje się mną. Dobra. No i idę oczywiście po schodach sobie. Zaraz zejdę tutaj elegancko. Widać, że padało, bo schody trochę mokre. Tak. Widzę, że widzów za bardzo nie przychodzi. No i ten. Jeziorko. Można pokazać jeziorko swobodnie. Piękne, piękne jezioro Mieczowe. Tutaj sobie lubię podejść w to miejsce, żeby zrobić zdjęcie, chociaż tutaj nieźle zarosło, tylko w trybie poziomym to robię. Tutaj nagrywam. No i później sobie schodzę na dół dalej i już wracam. Tam dalej nie ma po co iść. Tam dalej już nie jest ciekawie. Znaczy można by, ale nie idę tam dalej. Idę sobie tutaj i właściwie to jest połowa spaceru. I tak więc tutaj wracam już. No bo już zacząłem od połowy spaceru, bo przygotowywałem się do tego streama. No, ona sobie chodzi bez smyczy, swobodnie, fajnie. Niestety pewnie szumi ten mikrofon, bo wieje trochę. Na pewno jest efekt zakłóceń. No i tak, ciekawe, że zero widzów cały czas jest. Dla kogo ja to prowadzę, no? Dla kogo ja to prowadzę? Co? Dla kogo ja to prowadzę? Dobra, jeziorko pokażę. Pyk. Ale będzie zapis streama, który wyślę oczywiście na mój YouTube, nie? No, tam z tymi żółtymi i szarymi pasami to jest mój blog. Tak, zgadza się. No i idę oczywiście, nie zniechęcam się, bo to naprawdę wyślę później na YouTube sobie jako film i nawet pod zarabianie podłączę. Więc nie ma problemu. Zapiszę sobie ten film po prostu. Nie będzie jako oczywiście, jak to się mówi, ten krótki, bo to już jest drugi film, ponad 3 minuty, ale co tam? Widzowie będą mogli sobie na YouTubie zobaczyć głupiego Xantara, który gada do zero widzów. Zero widzów, naprawdę. No poważnie, zero widzów, nikt nie przyszedł. No. Jak to jest możliwe, kurczę, że nikt nie przyszedł, no. Dobra, tu jest kolejny pomościk. Fajnie. Ale nie będę tam szedł, idę dalej. I tutaj sobie idę. Fajno. Właściwie to nie wiem, czy nie lepiej by było w takim sensie, w takim razie nagrać ten filmik na TikToku i wysłać na TikToka, nie? Niż streamować streama, na którym nikt nie przyszedł. Dosłownie nikt nie przyszedł. Ja pierdzielę. Nie mogę, no kurde. Niemożliwe. Ciekawy stream. Ciekawy jest ten Twitch. Naprawdę. O masakra. Zajebiście po prostu. No. Naprawdę. Dobra, teraz sobie tutaj wszedłem na ten pomościk. Na taki pomościk na lądzie, nie? No. Tutaj sobie przez... Lubię chodzić po drewnie w ogóle. Po drewnie się tak fajnie chodzi, przyjemnie. Buty mam brudne, bo w piwnicy robiłem.
obróciły mi się, zresztą chodziłem też po ziemi, po błocie, trzeba je, nie wiem, albo wyprać, albo wyczyścić. Zresztą to są stare buty. Co oczekiwać? Nie, muszę sobie kupić nowe. No, może nie wiem, może pójdę jeszcze na ten pomost. Czekajcie, kamerka ma się przełączyć. O, pójdę sobie na ten pomost tam, elegancko. Przejdę sobie tym lądowym pomostem. Fajnie. I pójdę cyk, cyk, cyk. Tutaj elegancko na tamten. Super. A pies oczywiście tutaj trzyma się blisko mnie. Bez problemu. Bez problemu. Ale ucieknie, kurczę. Tu normalnie woda leci z tamtego placu zabaw, cieknie, tutaj leci, tu, wycieka. A, i to nie rozwaliły dzieci tego wcale, tego, tylko to woda cieknąca tutaj rozwaliła. A ja byłem pewien, że to jakieś dzieciaki tutaj się bawiły i to rozwaliły, a to po prostu woda, która cały czas tutaj cieknie, to po prostu to uszkodziła. No, ładny widok, pozdrawiam. O, cześć Ewa. Cześć, witaj. Miło. Miło, że jakiś widz wpadł, jeden widz przyszedł. Siemanko. Witaj. O, teraz muszę przez to przejść. Czyli hop i przyszedłem. No taka rzeka tu się zrobiła. Rzeka tu się zrobiła mała. Taka... Kurczę, no. Dobra, tak jak mówiłem, wejdę sobie na pomościk. Pyk. A widać, że tu deski już wymieniali. Aria, chodź. Nie będziesz mi tam łaziła sama, będziesz chodziła ze mną. Idziemy na pomost. No. I tutaj widać, tą deskę wymienili i tutaj te deski wymienili, ale tutaj nie wymienili. Nie założyli tej barierki, bo tutaj chyba jednak chcą, żeby skakali do jeziora. Chociaż nie wiem, czy to dobrze, żeby skakali do jeziora. No ale mają po prostu pole do popisu. Ale tutaj już dużo się popsuło. Widać, że te deski w ogóle tutaj więcej desek będzie do wymiany, ale już to zrobili. Widać, że wcześniej wymieniali. I tak, w ogóle to w przyszłości to i cały pomost będzie do wymiany. Bo też tutaj na pewno to się kiedyś nie zepsuje, ale patrzcie, tam była woda, gdzie ten pierwszy słupek i kurczę, może i po tych deszczach teraz, po tej burzy powinno przebyć tej wody, ale nic nie przybyło jakoś, bo były dwie ulewne burze takie, ale to jest deszcz na pół godziny, nie wystarczyło i jest po prostu za mało wody, a tu cieknie po prostu ta woda i zrobiła taką wyrwę w tym miejscu. No. Pyk. Tam, z tym mówiłem, z tymi żółtymi pasami, to mój blok, w którym ja mieszkam. Z brzegu zaraz, mam okno, tylko nie tak całkiem z brzegu, po lewej stronie klatki. No. I pięknie. Dobra. Fajnie, kurczę, filmik 8 minut, 9 minut prawie. Będzie na YouTubie, bo ja sobie mówię, że sobie go prześlę na YouTuba. Oczywiście ściągnę i prześlę. Tak więc tyle. Dzięki Ewusia, że przyszłaś. Super, cieszę się. Nikt więcej nie przylasł, tylko ty. No i oczywiście tyle. Dziękuję. Pozdrawiam. Trzymajcie się. Pa, pa. Tu. Cześć.